Witajcie w następnej ale degustacji dnia. Razem mam szkockie piwo z browaru Drygate Brewing Corporation. Tak naprawdę jest to kolaboracja między CNC i Williams Brothers. Bardzo fajne, że tak powiem, graficzne tutaj wybryki są na tej naklejce, bo to jest naklejka na puszkę. Tone Burst. Wybuch tony? No nie wiem. W każdym razie jest to Rhubarb Berliner Weisse, czyli rabarbarowa Berliner Weisse, 3,2% alkoholu. I co oni tu mówią? A nic nie mówią. W składzie woda, słód jęczmienny, pszenica, rabarbar, drożdże. Dużo to nie mówią, nie? No i tu mówią tak, że Tone Burst jest zamglonym i lekkim, z bardzo dużo owocowych aromatów. Cytrynowa kwaśność, dosyć taka wysoka, nasycenie. Co tu jeszcze jest? Bardzo dużo tego rabarbaru. No dużo tu nie napisali, a później jest tylko historia tego Drygate Brewing, że istnieje od 2014 roku, jest to kolaboracja, no powiedzmy, ale fajna nalepka. No i rzeczywiście jest to rzeczywiście zamglone takie, wygląda jak troszeczkę jak sok jabłkowy z odrobiną mleka. Jest zamglone, słomkowe takie. Mała piana, ale za to drobna pachnia rzekowa zdążyła opaść. Aromat nie jest taki jakiś cudowny. Bardzo malutki. Troszkę słodowy, taka pszenica troszeczkę. Jakieś jabłko. Pszenica i rabarbar, troszeczkę takie jakoś tak. Ale naprawdę aromat jest no, niezbyt wielki, można go pominąć wręcz. Dobra, przejdźmy do smaku. Pierwsze wrażenie jest taka cytrynowa cierpkość, troszkę takiej ziarnistości z pszenicy, lekkie, wytrawne, bardzo pijalne, cytrynowe. Nasycenie, no, może odrobinę i gryzie w język, ale jest niewielkie. Rzeczywiście jest niewielkie. Rabarbar czuć tylko na końcu i jest to taka cierpkość rabarbarowa. Jest to przyjemne, ale nie ma takiego wielkiego rabarbaru w aromacie i w smaku. Dopiero jest gdzieś tam z tyłu. Jest przyjemny, jest taki kompotowy aromat. Jakbyście pili kompot z rabarbaru. Taki lekko cierpki, pachnący rabarbar. Coś w tym stylu. To jest na końcu.
Ale mamy tutaj taki mały problem, bo najpierw mamy fajne takie cytrynowe nuty, kwaskowe, tą ziarnistość z pszenicy, a później się robi nic, dopiero ta rabarbarowa cierpkość. I tak w środku tak naprawdę nie ma nic. Ale mimo wszystko jest to dosyć ciekawe piwo. Bardzo fajnie się je pije. Zdecydowanie sesyjne, nieprawdaż? Ale no, mogłoby być coś w środku. Jest pustka. Ta cytrynka nie pokrywa wszystkiego, niestety. Jest taka chwilka, że nie ma nic w środku. Ale jest to ciekawe piwo. Warte spróbowania, zdecydowanie. W tej chwili jest dostępne w Lidlu. Mają festiwal szkockich piw, czy coś takiego. No i jest ciekawe. Jest ciekawe. Jak na lato jest cudowne, odświeżające. Jak będzie fajnie schłodzone, no to nie wiem, czy w ogóle to zauważycie. Po prostu wypijecie szybko to piwo. Nie będziecie się na tym w ogóle zastanawiać. Także pod tym względem jest bardzo fajne. Natomiast ten rabarbar jest na końcu i nie jest taki bardzo wyeksponowany. Niestety. Ale ogólnie piwo jest przyjemne, tak jak na Brillenweissa przystało, kwaskowe, nie za bardzo, przyjemne, odświeżające, na lato, ładnie schłodzone, będzie perfekcyjne. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, żeby będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, żeby będzie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Slądziwa.